takie wystąpienie jest dla mnie stresujące, bo nie występuję tak na co dzień, a ponieważ jestem po tym warsztacie i te treści, które tam były poruszane, to jest taki żywy organizm. Żywy organizm naszej rodziny, składający się z mamy, taty i dziecka. I tu były takie suche fakty, także wybaczcie mi też, łamiący się głos i jakieś wzruszenie, bo ja trenowałam to, co jest tu napisane. Ja to odczytam, natomiast mam nadzieję, że nie spłynę tutaj łzami. Także tak. Więc przede wszystkim dziękuję za to zaproszenie. Dziękuję też za zaproszenie i za tą możliwość prowadzenia grupy wsparcia tutaj przy ośrodku. Nasze dziecko, bo mówię tutaj za siebie i za męża, ma 9 lat, jest chłopcem bardzo energicznym, radosnym, żywym. I tak było od samego początku. Tak w którymś momencie zaczęliśmy potrzebować wsparcia. To stało się 2 lata temu, bo im dziecko rośnie, tym więcej też rodzic widzi, rodzic adopcyjny. Coraz większej ilości okoliczności sobie zdaje sprawę, niezależnie od tego, czego był świadomy na początku, kiedy podejmuje powołanie rodzicielstwa adopcyjnego. I ta miłość, odpowiedzialność rośnie z każdym rokiem, bo rośnie i wzrasta też dziecko. I bardzo dziękuję tutaj w tym miejscu Paulinie, do której zostałam skierowana, która mnie cierpliwie i troskliwie wysłuchała wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebowałam, i to nie jeden raz, tylko kilka razy. To wsparcie było bezpłatne. Myślę, że to ważne, bo trafiamy też do specjalistów i tam już nie jest bezpłatnie. Specjaliści też bywają różni. Z ośrodkiem jesteśmy związani, bo ja, kiedy patrzę czy na Paulinę, czy na Kasię, ja mówię po imieniu, bo odbieram te osoby jako takich członków rodziny trochę. To jest taki łącznik też dla dziecka między tym światem, który był, naturalnym światem, z którego pochodzi życie, i tym światem, w którym teraz funkcjonuje, do którego został przekazany. I to, co miałam napisane, to powiedziałam, ale zupełnie coś innego. I to, co też chcę, żeby wybrzmiało, bo mówię na bazie swojego doświadczenia, ale wiem też, że są rodzice, którzy o wiele dłużej są rodzicami adopcyjnymi, którzy mają nie tylko jedno dziecko powierzone. Są piękni ludzie, piękne serca, rodziny zastępcze, które opiekują się dziećmi i też mogliby powiedzieć zdecydowanie więcej niż ja. I chcę być takim ich głosem, więc to nie jest tylko tutaj Ania Sowa, tylko mam wrażenie, że tam z tyłu za mną, choć ich nie widać. No może teraz, na ten okres obecny, gdzie mówicie właśnie, że tych adopcji jest coraz mniej, nie jest ich specjalnie dużo, ale przez te lata ja myślę, że problemy w rodzinach adopcyjnych są podobne. I kiedy jest zjazd rodzin adopcyjnych, to przychodzi się tutaj z wielką radością, obserwuje się uśmiechnięte buzie dzieci. Codzienność bywa różna. I ten kaliber problemów, które później, i frustracji, i wątpliwości, które też się pojawiają, niewątpliwości, czy ja dalej chcę wychowywać to dziecko, czy ja się chcę nim opiekować, takich wątpliwości nie ma, ale jak to robić, jest naprawdę duży. Tym bardziej, że my stykamy się też z naszymi własnymi historiami rodzinnymi, bo te dzieci nas z tym konfrontują. Docieramy do trudnych kawałków, takich, które właśnie chociażby odzywały się w trakcie tego warsztatu 3-dniowego,
One wymagają zaopiekowania po to, abyśmy my z dziećmi mogli tworzyć bezpieczną więź, bezpieczną przestrzeń dla nich. Dlatego ta nazwa tej grupy wsparcia, która się odbywa, to jest zaopiekowany rodzic adopcyjny. Bo kiedy my nie będziemy zaopiekowani, a naprawdę często nas dotyka proces takiej retraumatyzacji, bo my chcemy z tych dzieci zdjąć przeszłość, więc wtedy, kiedy my nie będziemy zaopiekowani, to im jest trudniej. Ja nie chcę, żeby to brzmiało gorzko tutaj, tylko po prostu chyba trochę dzielę się tym z wami, tym trudnym. I bardzo dziękuję, że tego słuchacie. Nawet nie wiecie, jak bardzo. Jedyną drogą prowadzącą do zdrowia naszych zaadoptowanych dzieci, do których traumy powracają też jak bumerang, jest droga tej bezwarunkowej, akceptującej miłości, o której też już dzisiaj była mowa. I właśnie dla mnie tą formą wsparcia jest spotykanie się w grupie, a do rodziców dzielenie się taką ładną codziennością, to jest jak forma terapii i przynosi ukojenie. W tych spotkaniach jest bardzo dużo kameralności, bardzo dużo zaufania, bardzo dużo też łez, ale jest też bardzo dużo bezpieczeństwa i zaspokajana jest wtedy bardzo duża potrzeba tak rodzica adopcyjnego, chociaż myślę, że każdego człowieka, bo każdy potrzebuje zdjąć taki bagaż, który nosi, od czasu do czasu go tak rozpakować, to jest to rozładowanie emocji we wspólnocie serc i doświadczeń. Bo bezcenne jest widzieć i móc być widzianym, słyszanym, przyjętym takim, jakim się jest. Tego chcą nasze dzieci, tego my chcemy dla naszych dzieci. I chcemy być przyjęci z pełnym wachlarzem emocji i uczuć, z całą historią. Napisałam takie zdanie. Powszechnie wiadomo, a w dobie kryzysu psychicznego wśród dorosłych, młodzieży, o czym wiemy, tym bardziej jest to widoczne. Wyzwań w żadnym rodzicielstwie nie brakuje. Czy jest to rodzicielstwo biologiczne, czy adopcyjne. Wszędzie rodzą się kryzysy i frustracje. Jakkolwiek to, co odróżnia rodzicielstwo adopcyjne od biologicznego, wchodzi niejako w pakiet startowy. Ja myślę tutaj o kwestiach takich jak chociażby fakt, że ani nasze dzieci, ani nas nie wspiera biologia. Bo my powtarzamy naszym dzieciom, że są z serduszka, nie z brzuszka. One bardzo wtedy otwierają szeroko oczy i mają takie dwa znaki zapytania, a my im to próbujemy wyjaśnić, tak jak potrafimy. I my, matki adopcyjne, nie karmimy piersią, a nasze dzieci tego później potrzebują, obojętnie czy mają 3, czy 5, czy 9 lat. I my się temu wtedy nie dziwimy, nie mamy prawa się zdziwić. No a w przypadku starszych dzieci, które mają niejedną traumę, a czasami 5 czy 8, jest dużo więcej wyzwań rozwojowych i my idziemy krok w krok razem z nimi. I ja mówię teraz o tym, co przeżywamy my jako rodzice, a tak naprawdę ważniejsze jest to, co omija nasze dzieci na początku. Choć trzeba widzieć szklankę do połowy pełną. No ale w wielu aspektach tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nadrobić z tych właśnie względów oczywistych, choć naprawdę bardzo się staramy. Doświadczenie traum, porzucenia i odrzucenia to w pierwszej kolejności
utrudnia tworzenie więzi, a praca nad wykształconym przez dziecko stylem przywiązania jest naprawdę procesem długim na całe życie. I napisałam, że często, ale zmieniam na zawsze. Wymaga specjalistycznego wsparcia, zarówno psychologicznego, fizjoterapeutycznego, niejednokrotnie medycznego, a kiedy dzieci wchodzą już w system edukacji, to także współpracy z pedagogami, z systemem edukacji, z nauczycielami, gdzie nie zawsze spotykamy się ze zrozumieniem. Również dotychczasowa zmienność opiekunów wdrukowana jest w ciało i w mózg dziecka. I doznany brak stabilności to brak pewności, że potrzeby zostaną zaspokojone. My to od dzieci bierzemy. Ale to się nie rozpływa w powietrzu. W takiej grupie wsparcia tak. Tam się rozpuszcza. I mierzymy się z raną emocjonalną naszych dzieci, z niewyobrażalnym ich smutkiem, bo w oczach pojawia się radość, bardzo często, ale ta radość jest podszyta ciągle lękiem. I jest też tak, że dzieci adoptowane bardzo często wykształcają strategie, które pozwalają im przetrwać dany moment, pozwalają im przetrwać nawet później w rodzinie adopcyjnej. My jesteśmy świadkami tych strategii, przyjmujemy je na siebie, podejmujemy, a w dorosłym życiu bardzo się modlimy, aby nie wzięły górę, tak przysłowiowo mówiąc. I aby rodzic adopcyjny był dla dziecka stałym, responsywnym opiekunem, bezpiecznym filarem, potrzebne jest nieodzownie, aby sam taki rodzaj zaopiekowania odczuł. Nierzadko sam sobie nie jest go w stanie dać. Sięganie po wsparcie jest bardzo, bardzo ważne. Jest coraz więcej osób, które chcą świadomie uczestniczyć w grupie wsparcia. Są to częściej mamy niż ojcowie. Dlatego no, fantastycznie jest pokazywać i tak się cieszę już na tą konferencję, która będzie, bo dzisiaj się o tym dowiedziałam, bo wiem, że są ludzie, którzy na to czekają. Bo właśnie jest potrzebna ta świadomość, bo są dzieci adoptowane, no a my jako rodzice adopcyjni jesteśmy ten krok za nimi i istniejemy. I fantastycznie byłoby, gdyby od samego początku właśnie procesu adopcyjnego, myślę, że nie na etapie szkolenia, ale zaraz po, kiedy to dziecko jest powierzone, takie prowadzenie za rękę do miejsc, takich jak właśnie wspomniane Centrum Diagnozy FAS, ale też stricte psychotraumatolodzy, z którymi możemy współpracować, tak właśnie takie jak to miejsce w Żywcu, u profesor Szumiło chociażby. Potrzeba takich miejsc więcej. Potrzeba świadomości zawczasu, czyli przed kumulacją objawów posttraumatycznych przejawiających się. Ja celowo nie użyję jednostek chorobowych, ale właśnie przejawiających się dekoncentracją, nadruchliwością, nadpobudliwością emocjonalną, problemami ze snem, z pamięcią, z mową. I podkreślam, celowo nie używam nazw chorób. Dzieci potrzebują miłości, one nie są chore. Potrzeba miejsc, w których rodzice adopcyjni mogą współprzeżywać, opiekować się sobą i sobą nawzajem. Kochamy nasze dzieci takimi, jakie są. Takimi, jakie do nas przyszły, wybrały sobie nas na rodziców, a my uczynimy wszystko, i to jest deklaracja, co w naszej mocy, aby ten wybór unieść. Potrzeba nam całej wioski, jest to takie przysłowie, bądź powiedzenie, ja je bardzo lubię, dlatego bardzo dziękuję, że jesteście.
nie, bo ja jestem bardzo, bardzo wdzięczna Ani, ale również innym rodzicom adopcyjnym, którzy przychodzą z dużym zaufaniem do nas. Ja mam ten zaszczyt i przyjemność, ale i też takie wyzwanie bardzo rozwojowe towarzyszyć rodzinom już w tym późniejszym etapie. Etapie, kiedy ich życie właściwie się zaczęło na dobre, kiedy kończy się taka ścisła współpraca z ośrodkiem, taka formalna współpraca, a zaczyna się ich życie. My zawsze przygotowując rodziny, staramy się przygotować je do tego, że będą mogły do nas przyjść, że mogą z każdą rzeczą do nas przyjść i z radością i z troską i zanim się to właśnie skumuluje, zanim się nagromadzi, żeby przychodziły, żeby korzystały, żeby ten wentyl bezpieczeństwa mogły sobie upuścić. I to doświadczenie tych 35 lat pracy ośrodka i moich kilkunastu lat pracy już tutaj pokazuje, że wsparcie postadopcyjne to jest ogromna przestrzeń, ogromna potrzeba, bardzo realna potrzeba. Ona jest wpisana w formalne zadania ośrodka, ale też widzimy, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na tą potrzebę w jakimś bardzo niedużym stopniu. Ze względu na to wszystko, co jest formalną kwestią i formalnymi naszymi zadaniami przygotowania do adopcji. Czasem jest ten trud zaufania osobom, które no, były gdzieś osobami oceniającymi, które sprawdzały jak trochę jak właśnie w sposób urzędniczy dokumenty, wypytywały różne rzeczy, gdzie dla przyszłych rodziców adopcyjnych był ten trud, czy nam się uda, bo my to widzimy i słyszymy od nich, my o tym wiemy. I potem przyjście dla niektórych do nas z powrotem jest obarczone też wysiłkiem, jak mnie ocenią, co powiedzą, czy ja się sprawdzam jako rodzic, czy dałem radę, ktoś mi zaufał, a ja mam problemy. Jest takie trochę potoczne rozumienie rodzicielstwa, które musi się udać, które musi być pasmem radości i szczęścia. I ono jest oczywiście szczęściem dla rodziców, ale również jest wyzwaniem. Ja lubię używać takiego sformułowania, że jest to taki maraton, do którego i trzeba się przygotować i czasem zdarzają się różne trudne sytuacje i kryzysy. I z rozmów z rodzicami adopcyjnymi to też gdzieś wybrzmiewa, że to przygotowanie jest takim maleńkim kawałkiem. Jest bardzo ważne, ale nie jest wystarczające. Rodziny adopcyjne oprócz takich, że tak powiem, zwykłych wyzwań wychowawczych, wyzwań rodzicielskich, dotykają również tych specyficznych, związanych właśnie z korzeniami dziecka, z tożsamością dziecka, z traumą porzucenia, z więzią, którą muszą nawiązać czasem w bardzo niezwykły sposób. Również w rodzinach adopcyjnych bardzo często są problemy związane z FAS i też innymi specyficznymi wyzwaniami zdrowotnymi dzieci. Spotykamy się z brakiem jednak dedykowanych specjalistów. To jest gałąź trauma czy FAS, która dopiero mocno, ale rozwija się i tych miejsc jest, przybywa, ale jeszcze ciągle jest za mało jak na tak wiele potrzeb. Rodzice adopcyjne potrzebują też wsparcia takiego środowiskowego. To, o czym Ania mówiła, o tej całej wiosce. Nie zawsze rodziny te biologiczne, które są w otoczeniu rodzin adopcyjnych, rozumieją, mimo najszczerszych i dobrych chęci, nie zawsze są w stanie zrozumieć to, co przeżywają rodzice adopcyjni. I sami rodzice adopcyjni często mówią, że potrzebują właśnie innych rodziców adopcyjnych, ale również specjalistów, którzy będą w jakiś sposób lepiej wiedzieli, o czym oni mówią i co przeżywają. I już kończąc, bo wszyscy czekamy na ten tort, który tam na dole jest oczywiście. Tak. Chciałabym powiedzieć, że widzimy i to jest chyba gdzieś w naszych sercach, tu wszystkich nas z ośrodka, potrzebę tworzenia takiego bezpiecznego miejsca dla rodziców adopcyjnych. Żeby nasza rola też towarzyszenia im nie ograniczała się tylko do tej oceny, do przygotowania, ale właśnie potem do towarzyszenia w tym prawdziwym życiu.